Mikołaj Małecki łączy nas karne. Bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku naszych spotkań z prawem karnym. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym, a dzisiaj moim gościem będzie doktor habilitowana Olga Sitarz z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo serdecznie witam panią profesor. Cieszę się, że możemy się spotkać. Ja również bardzo serdecznie witam ciebie, witam państwa i również bardzo się cieszę, bo ja rzeczywiście prawo karne bardzo kocham. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i za to, że zgodziłaś się wspólnie dzisiaj z nami podyskutować o, wydaje mi się, ciekawym temacie. Starożytna zasada volenti non fit injuria inspiruje nie tylko karnistów. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy, jak ta zasada chcącemu nie dzieje się krzywda ma przełożenie na zasady odpowiedzialności karnej. I na początek może wyjaśnijmy sobie w ogóle, co to znaczy chcącemu nie dzieje się krzywda w tym naszym karnistycznym sensie. Bo tu się pojawiają takie dwa dość istotne słowa, które wydaje mi się na początku naszej dyskusji trzeba by sprecyzować, żebyśmy dobrze sobie ułożyli jakby poszczególne zagadnienia. Pierwsze słowo to jest właśnie to chcącemu, a drugie słowo to jest to słowo krzywda. I teraz no, czujemy trochę, że można powiedzieć, to stwierdzenie przekazuje coś, co może być czasami nieprawdziwe. No bo to, że ja chcę na przykład czegoś, to nie znaczy, że ta krzywda faktycznie mi się nie dzieje. Ale chyba to dla karnistów oznacza, że nie zawsze to, że ci się stanie krzywda, będzie cię uprawniało do tego, żeby wyciągać z tego jakieś roszczenia, czy wyciągać z tego jakieś podstawy do ukarania osoby, która tą krzywdę wyrządziła, prawda? Bardzo mi się podoba, że zacząłeś od tych dwóch podstawowych pojęć i jeśli można, to ja bym chętnie, nie chcę powiedzieć, że detalicznie, bo mamy sobie tylko rozmawiać, a nie prowadzić wykład, ale bardzo chętnie rzeczywiście zatrzymałabym się na tych dwóch najpierw elementach, zanim w ogóle pójdziemy dalej, czy w ogóle takie powiedzenie, zasada paremia ma sens w prawie karnym. Jeśli mówimy o chcącemu, to generalnie chodzi nam o osobę, której dobro, nazwijmy to, w jakiś sposób zostaje naruszone, a ja nawet bym się bała tak daleko idącego słowa używać, czyli w jakiś sposób zostało dotknięte, bo czy to jest naruszenie, to jeszcze do tego byśmy doszli. Czyli mówiąc, chodzi nam o osobę, które w prawie karnym albo nazywamy pokrzywdzonym, albo dzierżycielem, ale w każdym razie tą osobę, która jest, nazwijmy to, podmiotem, wobec której inna osoba działa. I pierwsza bardzo ważna rzecz, jeśli mówimy o chcącemu, to my w domyśle rozumiemy, że chodzi nam o osobę, która w ogóle coś chcieć może. A zatem pierwsze bardzo ważne znaczenie, ono później będzie się daleko, daleko później przekładało nam na warunki ewentualnej zgody, ale przede wszystkim pierwsza ważna rzecz to musi być osoba, która może w ogóle coś chcieć. Bo jak się okazuje, wcale nie jest tak, że każdy może chcieć wszystko. My już mając minimalne doświadczenie, wcale nie będąc prawnikiem, wiemy, że nie każdy chcieć może wszystko. Zatem nie zawsze chcącemu nie dzieje się krzywda, ponieważ nie każdy i nie zawsze może chcieć. To jest ta nasza figura potocznie nazywana pokrzywdzonym. My na razie dla uproszczenia możemy takiego sformułowania używać, ewentualnie na dalszym etapie wyjaśnić, dlaczego jednak nie do końca ona nam się podoba, ale tak, to jest to chcenie. To chcenie. Czyli można powiedzieć, że jest pewna kategoria osób, czy są pewne osoby, co do których powiemy, ich wola, jakakolwiek by ona nie była, nie będzie miała żadnego prawnokarnego znaczenia, to znaczy nie będzie wyłączała ewentualnej odpowiedzialności karnej sprawcy za to, że będzie godził w jakieś interesy, wyrządzał szkodę tej konkretnej osobie. A dokładnie. Jakieś przykłady nasuwają ci się od razu takich osób? Najprostsze to jest dziecko. Dziecko. Dziecko, wyrażenie zgody przez dziecko absolutnie w żaden sposób, w cudzysłowie i znowu na razie mówiąc potocznie, nie usprawiedliwia sprawcy. I już nawet abstrahując od takich słynnych słów, że to dziecko właśnie mnie zaciągnęło i tak dalej, ale rzeczywiście zasadniczo zgoda dziecka absolutnie nie jest tą zgodą, o której myślimy w tej paremii
właśnie chcącemu nie dzieje się krzywda. Tą kategorię dziecka możemy tak naprawdę przyrównać do innych podmiotów, których konstrukcja psychofizyczna jest podobna, czyli wszystkie inne osoby, które w jakiś sposób nie są w stanie zadbać samodzielnie o własne interesy. W związku z powyższym to chcenie tak naprawdę jest swoistego rodzaju manipulacją. W związku z powyższym to nie jest chcenie i to nie jest osoba chcąca. Jeżeli na kimś zostaje... Właśnie miałem tutaj od razu, miałem dopowiedzieć, że może się tak wydawać, że chęć jakaś zachodzi. Ta osoba może czuć rzeczywiście jakąś potrzebę zrobienia czegoś, czy żeby coś po prostu się stało. Natomiast my powiemy sobie w rozumieniu takim prawnym dla nas, to nie będzie miało znaczenia po to, żeby właśnie ochronić interesy tej osoby. Tak, która jest, bardzo łatwo ją zmanipulować. Ja nie wiem, czy tu jest czas na dygresje różne, ale dla mnie takim znakomitą ilustracją i jak generalnie jestem przeciwniczką definicji handlu ludźmi, ale definicja handlu ludźmi świetnie pokazuje rolę dziecka jako ofiary, gdzie przestępcze zachowania sprawcy, sposoby zniewalania osoby tak naprawdę są nieistotne w przypadku, kiedy to jest dziecko. Artykuł 115 paragraf 22, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że jeżeli przedmiotem tej czynności wykonawczej jest dziecko, wtedy sprawca nie musi stosować podstępu, nie musi stosować przemocy, ponieważ dziecko ze swojej istoty jest tak ufne, tak naiwne, że bardzo często wystarczy poprosić albo zapytać, czy dziecko się zgadza gdzieś pójść, coś zrobić i dziecko się zgodzi. I ta zgoda, albo byśmy powiedzieli, że jest irrelewantna, albo byśmy powiedzieli, że jest zgodą pozorną, albo byśmy powiedzieli, że tak naprawdę w ogóle nie jest zgodą, ponieważ dziecko nie ma świadomości tego, na co się godzi. I to jest ten pierwszy element tej paremii chcącemu nie dzieje się krzywda. Już wiemy, co to znaczy chcącemu i wbrew pozorom nie dotyczy to każdej osoby, która ewentualnie formułuje jakieś życzenie, zgodę i tak dalej. Nie każda chęć będzie chęcią prawnokarnie istotną. Mimo, że pozornie może się wydawać, że ta chęć zachodzi, my powiemy sobie w prawie karnym, chronimy interesy tej osoby, będzie uznana za pokrzywdzonego, bo właśnie może nie do końca rozeznaje się w sytuacji, może nie do końca się rozeznaje w konsekwencjach tej zgody, może nie do końca ma też rozeznanie, na czym polega właśnie w ogóle pokrzywdzenie w danej sytuacji. Od razu nam przychodzą na myśl na przykład przestępstwa seksualne, te najbardziej karygodne. Uznajemy, że do pewnego wieku nawet i zgoda, nawet i chęć podjęcia pewnych czynności przez dziecko w ogóle nie ma znaczenia i oczywiście zachodzi pokrzywdzenie, zachodzi przestępstwo, jeżeli szczególnie osoba dorosła chce taką osobę wykorzystać. Ja bardzo serdecznie oczywiście witam wszystkich widzów, wszystkie widzki na Dogmatach Karnisty i w Polu Karnym. Bardzo serdecznie też zachęcam wszystkich, którzy są z nami na żywo, bo program jest na żywo, do zadawania pytań, ewentualnie komentowania naszego spotkania. Wspólnie patrzymy na prawo karne również w tym sensie. Razem z naszym gościem chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. No i jest drugi element tej paremii. A jeszcze chcesz do chcenia. Proszę bardzo. Ponieważ myślę, że osoby, które nam towarzyszą, a być może nie są nawet adeptami karnistyki, troszeczkę może być dla nich mylące to słowo chcenie i godzenie się. My, że tak powiem, dosyć swobodnie przerzucamy się tymi słowami, a one dla, co po niektórych osób mogą być dosyć takie dziwnie zróżnicowane. Tak de facto można by powiedzieć, że my w prawie karnym stosujemy swoistego rodzaju znak równości między tym cywilistycznym voluntii. My de facto mówimy o zgodzie pokrzywdzonego, ale to jest bardzo istotna dla nas różnica jednak. Otóż przy chceniu można by przynajmniej tak wedle pewnej intuicji językowej, bo absolutnie nie mam ku temu żadnych kompetencji, ale wedle takiej intuicji językowej można by powiedzieć, że chcenie wymaga sformułowania jakiejś prośby, wymaga sformułowania jakiegoś żądania, wniosku, roszczenia, jakkolwiek, zwłaszcza, że paremia przede wszystkim funkcjonuje w prawie cywilnym, to gdzieś tam tego typu okoliczności mogłyby wchodzić w grę. Natomiast my mówimy jak gdyby w sensie prawnokarnym, w cudzysłowiu, wymagamy nieco mniej. Poza jedną sytuacją, czyli tak zwaną eutanazją, dla nas zgoda wystarczy jakaś aprobata, która nie musi polegać właśnie na jakimś tam bardzo silnym, dobitnym sformułowaniu. Oświadczeniu woli,
Tak, ona nie sformalizowanym. może budzić wątpliwości, ale nie musi być ala wnioskiem. To teraz ja bardzo cię proszę, zabierz sobie tą rzecz, która należy do mnie. Wystarczy, że jeśli ktoś zapyta, czy mogę, jak kiwnę głową, i to jest to nasze chcenie właśnie, nawet nie zwerbalizowane, ono nawet nie musi być zwerbalizowane, ale uadekwatnione, i dla nas to jest wystarczające. Więc to też jest A dosyć właśnie, to istotne. jakbyś podeszła do sytuacji niezwerbalizowanej zgody, czy niezwerbalizowanego chcenia? Czy to jest tak, że jeżeli powiedzmy ktoś chce naruszyć jakieś nasze dobro prawne, tak mówiąc fachowo, a tak mówiąc wprost, to na przykład chce nam coś zabrać. I teraz my, nam to jest w sumie obojętne, bo powiedzielibyśmy, my chcemy, żeby on sobie zadysponował tą rzeczą, ale my tego nie ujawniamy w żaden sposób. Czy tutaj widziałabyś podstawę do przyjmowania odpowiedzialności karnej po stronie tej osoby, która nie wie, że my chcemy? Jeśli nie wie, to oczywiście dla mnie to jest sprawa oczywista. Tak, jeśli on nie wie, że ja wyrażam zgodę, czyli że ja chcę, aby on to dobro naruszy, to jego zachowanie jest prawnie, nazwijmy to, istotne. Być może jego błąd, i to taki właśnie specyficzny błąd, mógłby mieć znaczenie dla, nazwijmy, wymiaru kary, gdybyśmy rzeczywiście bardzo daleko się posunęli, bo można by się zastanowić, czy stopień społecznej szkodliwości nie spowodowałby stosunkowo niższy, nie spowodowałby, że sąd zastosuje jakieś środki, które de facto spowodują, że samej kary nie będzie. Niemniej jednak ta sytuacja, o której ty powiedziałeś, absolutnie nie zwalnia z odpowiedzialności. Natomiast dla mnie, tak mówiąc szczerze, dużo ciekawsza jest sytuacja odwrotna. Czy jakie moje zachowanie, jako tego, która jestem chcąca albo godząca się na naruszenie, jakie moje zachowanie można odczytać jako zgodę czy jako chcenie? I w moim przekonaniu to jest o wiele trudniejszy problem. On świetnie, co prawda jeszcze nie de lege lata, ale de lege ferenda, pojawi się, mam nadzieję, w przypadku przestępstwa seksualnego w postaci zgwałcenia. Bardzo ciekawy problem, zgoda na stosunek seksualny. Ja teraz ze swoim kolegą, pewno też ci znanym, z Michałem Grudeckim, napisaliśmy artykuł, teraz już nie pamiętam, czy już gdzieś go wysłaliśmy, czy nie, ale to jest najmniej istotne, gdzie właśnie postulujemy, żeby tylko i wyłącznie brak zgody właśnie typizował ten czyn zabroniony, ale co jest ważne, i tam był dla nas bardzo ważny fragment, a pisaliśmy go, no łatwo zauważyć, z dwóch stron jak gdyby, z perspektywy mężczyzny i kobiety, i dla nas bardzo ważne było ustalanie, jakie zachowania można odczytać jako wyrażenie zgody. No bo trudno sobie wyobrażać, i to nie tylko oczywiście przy stosunkach seksualnych, ale przy bardzo wielu, chociażby naruszenie nietykalności cielesnej, zwykły dotyk już jest naruszeniem nietykalności cielesnej. Pocałunek, o którym była mowa na konferencji przecież, na której razem byliśmy, też jest naruszeniem nietykalności cielesnej. Jak w takim razie uzyskać zgodę w sposób niewerbalny? I to jest w moim przekonaniu tak bardzo ciekawy problem, i dający pole do takich rozmaitych interpretacji. I ja, gdybyś mnie pytał, jak to rozpoznawać, to ja rzeczywiście posłużyłabym się tą ostatecznie znaną nam formułą, regułą czy regułami postępowania z dobrem prawnym. Nieco inaczej wyrażamy zgodę na użytkowanie samochodu, nieco inaczej naszego własnego, nieco inaczej na użytkowanie czegokolwiek innego, nawet na zabranie czego innego, nieco inaczej na jakiś kontakt mniej lub bardziej intymny. Czyli to rzeczywiście bardzo łatwo jest o błąd taki, który byłby prawnie istotny, ale ludzie funkcjonujący w społeczeństwie, w danym kulturze, myślę, że ostatecznie nie mieliby problemu z odczytaniem tej zgody. Wyobrażam sobie jednak, że w sytuacjach skrajnych tak mógłby to być problem, i to jest o wiele poważniejsza właśnie błąd w tą drugą stronę. Nawiązałaś do konferencji, w której braliśmy udział. Ona się odbyła 18 listopada 2022 roku w Gdańsku. Właśnie za chwilę też chciałbym nawiązać do jednej twojej publikacji, która została zamieszczona właśnie w księdze pamiątkowej, która została wydana właśnie przy okazji tej konferencji. To była konferencja poświęcona pamięci zmarłego profesora Jarosława Warylewskiego. Zbrodnia i kara, refleksje o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości prawa karnego. Tu jest jeden twój tekst właśnie poświęcony problematyce zgody. Też podajesz konkretne przykłady, w ramach których prowadzisz rozważania dotyczące
właśnie podstaw kryminalizacji w przypadku, gdy zachodzi albo nie zachodzi właśnie prawnokarnie istotna zgoda. Pozwól, że do tego za chwilę przejdę, ale skoro poruszyłaś wątek zgody w różnych sytuacjach jakby życiowych, to rzeczywiście jest tak, że śledzimy no przecież różne też inicjatywy ustawodawcze, na przykład związane z próbą dostosowania stanu prawnego do lepszej ochrony pokrzywdzonych. Chodzi mi szczególnie na przykład o projekty zmierzające do zmiany ustawowych znamion przestępstw seksualnych, na przykład właśnie zgwałcenia, wpisanie tam wyraźnie wymogu, że w zasadzie czynem zabronionym jest obcowanie płciowe, czynności seksualne bez zgody pokrzywdzonego. Ale dopóki no nie będzie, trochę tak jak w prawie cywilnym, jakichś prawnych, formalnych wymogów uzyskania tej zgody i jak powinno to oświadczenie woli wyglądać, a też zdajemy sobie sprawę, że raczej nie da się ich wprowadzić na potrzeby prawa karnego, o czym też mówiłaś, zawsze będzie ten problem, o którym właśnie powiedziałaś, że w pewnych sytuacjach ta zgoda będzie wyraźna i niewątpliwa i wyraźny, niewątpliwy będzie brak zgody, ale będzie cały katalog sytuacji, w których właśnie to chcenie albo niechcenie po stronie drugiej osoby może być trudne do odczytania. Właśnie może zależeć od tego, z jakim sprawcą mamy do czynienia, w jakim on będzie stanie, czy będzie w stanie rozpoznać właśnie brak zgody po stronie osoby pokrzywdzonej. I to jest chyba olbrzymi problem, że w zasadzie no, z jednej strony nie da się tego załatwić jakąś definicją ustawową, a z drugiej strony widzimy problem, że no ryzyko takiego stwierdzenia, ok, zmieniliśmy przepisy, ale w zasadzie niewiele się zmieniło, bo dalej sądy, można powiedzieć, źle te sprawy rozpatrują. Dalej widzimy, że ktoś nie wyrażał zgody, a ten sprawca nie został skazany za przestępstwo. To jest chyba taki dylemat, który niezależnie od tego, jak przepis będzie sformułowany, zawsze będzie jakoś tam aktualny. To znaczy właśnie czasami jest często trudno rozpoznać, to znaczy trudno jest rozpoznać właśnie, czy ten stan faktyczny, który uznajemy za istotny prawnie, rzeczywiście zachodzi w danej sytuacji. Okej, jasne. I tak, rozumiem, że na boku zostawiamy kwestie dowodowe, bo to najczęściej mówimy niestety, znaczy nie niestety, to jest charakterystyka czynu, że dzieje się między dwoma czy dwiema osobami. Nawet w najbardziej oczywistych sytuacjach, prawda, zostało dokonane zabójstwo, też będą trudności dowodowe, więc rzeczywiście zostawmy trudności dowodowe. Zostawiamy. Ja bym odpowiedziała na te twoje wątpliwości w takie, jak gdyby w dwóch punktach. Po pierwsze, zmiana przepisu artykułu 197, czyli że do bytu przestępstwa nie jest konieczne, żeby sprawca stosował tam przemoc, groźbę i tam zdaje się jest jeszcze jakieś znamie modalne. Natomiast takim znamieniem będzie brak zgody, jest to, że pewne sytuacje już staną się ewidentnie czynami zabronionymi. Bo na przykład teraz, jeśli osoba, która nie ma ochoty na współżycie seksualne, mężczyzna czy kobieta powie nie, to tak długo jak sprawca nie zastosuje przemocy i tak dalej, to ciągle jeszcze sąd nie uznawałby, że to jest gwałcenie. Teraz wystarczy powiedzieć nie i już nie ma wątpliwości, czyli ten obszar wątpliwy, on nam się bardzo radykalnie zawęża i to jest duża zaleta. I jeszcze do tego wszystkiego to zawężenie sytuacji takich wątpliwych jest jak gdyby z korzyścią dla ewentualnej osoby pokrzywdzonej. To znaczy ona tylko zyskuje, ona jak gdyby mieści się w tym zespole zachowań różnych, które do tej pory nie były uważane za gwałt, mimo że ona mówiła, że nie, a teraz nie będzie. W polu wątpliwym zostanie nam taka sytuacja, kiedy kobieta czy mężczyzna, ta, która, o którą się w jakiś sposób odbywa stosunek seksualny, ale bez zgody, problem będzie wtedy, kiedy ona nie wyraziła wyraźnego braku zgody, czyli nie chcę, nie zgadzam się, ale równocześnie w jej przekonaniu ona nie wyraziła zgody. Czyli takie, trochę mi się to kojarzy z naszym zamiarem ewentualnym, ani tak, ani nie. Nie powiedziała ani w jedną, ani w drugą stronę. I w moim przekonaniu to będą najtrudniejsze sytuacje. Wydaje mi się, że jeśli byłoby takie znamie, brak zgody, to wtedy
tak czy inaczej osoba, nawet nie chcę go nazywać sprawcą, bo to już jak gdyby determinuje, ale osoba taka, która właśnie nawet nie proponuje, chciałaby odbyć stosunek seksualny z drugą osobą, ona musi w sposób niebudzący wątpliwości, aczkolwiek niezwerbalizowany, uzyskać zgodę. Czyli jeśli druga osoba w ogóle nie mówi ani tak, ani nie, to sorry, to jeszcze nie jest zgoda. Czyli na przykład, jeśli druga osoba śpi, jeśli druga osoba jest nieprzytomna, bo za dużo wypiła, jeśli druga osoba czymś się, no nie wiem, coś ją tam bardzo angażuje, no nie chcę już jakichś takich dziwacznych przykładów wymyślać. Może się nawet nie zorientować, że będzie poddana jakiemuś oddziaływaniu seksualnemu. Dokładnie tak. I wtedy to, że ona nie powiedziała, nie zgadzam się, nie będzie jeszcze jak gdyby usprawiedliwiało no właśnie potencjalnego czy rzeczywistego sprawcę. Zatem znowu ograniczyliśmy sobie pole, to jest tylko ostatnie zdanie, jak miałaby wyglądać zgoda w relacjach naprawdę nieformalnych, takich, które z reguły przecież są w tego typu sytuacjach, gdzie związek trwa od bardzo wielu lat, kiedy rzeczywiście wszystko układa się ok. No i teraz trudno sobie wyobrażać, że mężczyzna albo kobieta ustalają przy obiedzie, no to dzisiaj po obiedzie, czy wyrażasz zgodę na odbycie stosunku seksualnego? I tu widziałabym problem, gdzie ewentualnie można by, mógłby ten sprawca czy domniemany sprawca mieć zgodę i właśnie w tym kontekście odwoływałabym się właśnie do takich wypracowanych wzajemnie reguł. Mówiąc krótko, tak sobie wyobrażam, bo że tak powiem, różne, każda osoba nieco inaczej funkcjonuje w rozmaitych związkach międzyludzkich, ale wyobrażam sobie, że na pierwszej randce mężczyzna czy kobieta muszą innego wyraźnie... Innego rodzaju standardy chyba niż przy dłuższej znajomości. Dokładnie, dokładnie tak. I to, co być może jakieś, nie wiem, miłe mruknięcie, że kobieta czy mężczyzna się zgadza na odbycie stosunku seksualnego jest całkowicie uznane, uznalibyśmy, że tak, to jest wyrażenie zgody. Jednak na takiej pierwszej randce, randce z nieznajomym, randce w ciemno, to tu jednak ta zgoda musiałaby być rzeczywiście wyraźna. I tak, że tak powiem, próbowałabym pisać komentarz dla sędziów, którzy mieliby oceniać zachowanie w świetle nowego artykułu 197. Ja muszę powiedzieć, że w ramach naszych spotkań w programie Łączy Nas Karne będziemy mieli kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, że również się spotkamy wspólnie w programie Łączy Nas Karne z naszymi widzami, będziemy mieli odcinek o właśnie przestępczości tej związanej z relacjami intymnymi człowieka, więc będzie też okazja o tym podyskutować. Ale właśnie chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać. A propos tego słowa chcenie, w naszej paremii chcącemu nie dzieje się krzywda. W jakich sytuacjach to chcenie powinno mieć znaczenie, ale nie od strony teraz osoby, która chce, tylko bardziej z perspektywy właśnie tego, jakich dóbr tej osoby chcemy chronić, w jakich sytuacjach chcemy tą osobę chronić. I tutaj od razu się odwołam do twojego rozdziału, do twojej publikacji, która jest zamieszczona właśnie w księdze pamiątkowej profesora Jarosława Warylewskiego, bo piszesz tak, tekst dotyczy, w ogóle stawiasz w tym tekście takie pytanie, czy naruszenie, narażenie wyłącznie własnego dobra może być przesłanką kryminalizacji? I podajesz takie przykłady. Tutaj króciutki cytat. W moim przekonaniu najbardziej jaskrawym przykładem typizacji przewidującej karalność za naruszenie wyłącznie własnego dobra jest zbywanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej komórki, tkanki lub narządu oraz rozpowszechnianie ogłoszenia o odpłatnym ich zbyciu, czyli można powiedzieć tak w uproszczeniu handel organami własnymi. Sprzedaż nerki na przykład. Również kaziroctwo z dorosłą osobą. Ale również na przykład bigamię tutaj podajesz jako taki przykład narażenia właśnie wyłącznie własnego dobra prawnego. Z pewnością ilustracją takich decyzji kryminalizacyjnych jest także przepis o karaniu za posiadanie środków odurzających na własny użytek. Ale właśnie chodzi mi o pytanie ogólne. W jakich sytuacjach to chcenie ma znaczenie? Na przykład, czy mogę się zgodzić na pozbawienie siebie życia? Albo czy mogę się zgodzić na pozbawienie siebie życia w ramach jakiejś ekstremalnej rywalizacji sportowej, jakiejś ekstremalnej dyscypliny sportu, gdzie te reguły gry będą takie na granicy, byśmy powiedzieli, no prawie zagrażania życiu człowieka. Ekstremalna sytuacja. Czy mogę się zgodzić na, nie wiem, jakieś oszpecenie
własnego ciała, z jakichś względów religijnych na przykład. Gdzie to są te granice, prawda, tego chcenia istotnego prawnie? Okej. Wszystko zależy teraz, czy ty mnie pytasz de lege lata, czy de lege ferenda, to znaczy jak to uregulował obecny ustawodawca, czy też jakie są moje poglądy. Może zacznijmy jak de lege lata. Zacznijmy de lege lata, to znaczy jak rozpoznajesz stan prawny, bo tutaj myślę, że w tym punkcie też będą kontrowersje, jakbyśmy zapytali różne karnistki, różnych karnistów, właśnie gdzie są te granice, no to myślę, że każdy by inaczej odpowiedział, więc ciekaw jestem twojego zdania. Jasne. Na początek chyba zacząć by trzeba od tego, że w ogóle bardzo budząca wątpliwości może być teza, czy chociażby te przykłady, które przywołałeś, czy one rzeczywiście godzą tylko i wyłącznie we własne dobro. I to będzie cały czas problem, który będzie nam się pojawiał, więc żeby na początek przynajmniej pokazać, że mam świadomość tego problemu, o nim mówię. Czyli na przykład, czy sprzedaż własnej nerki to rzeczywiście jest tylko we własny interes, czy na przykład w interes służby zdrowia, interes społeczny, interes rodziny, gdzie teraz matka dzieciom tutaj jest jedną nerką i tak dalej. Czy którekolwiek z tych zachowań, chociażby kazirodztwo z dorosłą osobą, żeby to już w ogóle dzieci żeśmy w ogóle wyłączyli, czy rzeczywiście godzi tylko w dobro tej osoby, która się godzi, czy jednak znowu stosunki rodzinne, relacje między członkami rodzin i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy jednak przyjęli, że nie interesują nas jednak tak bardzo abstrakcyjne, nazwijmy to przedmioty ochrony, tak bardzo abstrakcyjne dobra, jak właśnie ogólnie rozumiana moralność, jakieś właściwe relacje, to rzeczywiście możemy wskazać takie dobra, które godzenie jest kryminalizowane. Problem polega na tym, że właśnie aby odczytać z zastanych, no bo przecież dla nas to są zastane kryminalizacje, odczytać, czy można godzić w te dobra, czy nie można godzić w te dobra. I ja nawet też w jakimś podręczniku, zdaje się, napisałam, że typizację możemy podzielić na trzy grupy z tej perspektywy, patrząc na relacje między podmiotem a stosunkiem do, czy możliwością dysponowania tym dobrem. Są takie kryminalizacje, gdzie w świetle istniejących przepisów prawnokarnych nie mamy wątpliwości, że ustawodawca zabrania ich dysponowaniem, czyli godzeniem w te dobra lub godzeniem się na to, dwa razy słowo godzenie, lub godzeniem się na to, żeby ktoś inny w te dobra, właśnie te dobra atakował. Człowiek tutaj nie może wyrażać zgody na pokrzywdzenie siebie. Skutecznej, tak, oczywiście. I ewidentnie, czy mi się to podoba, czy nie, do tego katalogu na pewno zaliczymy życie, czyli typizacje związane z reakcją na naruszenie życia i też na pewno zdrowie, ale w obszarze tak zwanego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Później mamy typizacje, które znowu na bazie istniejących przepisów powiemy tak, one przewidują, sankcjonują, umożliwiają uwzględnienie zgody, już nawet nie powiemy pokrzywdzonego i te też względnie, część z nich względnie łatwo ustalimy, na pewno dużym ułatwieniem będzie tryb ścigania, chociaż on co prawda dotyczy nieco, jest inaczej uzasadniany i ma inne funkcje do spełnienia, już nie mówiąc, że to jest przepis o charakterze procesowym, ale tak czy inaczej, skoro wolno nam decydować po czynie o tym, czy ma być ścigany, czy nie, to chyba można domniemywać z tego, że ustawodawca w ogóle pozwala nam takim dobrem dysponować. No i tu będzie dobre imię, nietykalność cielesna, więc tu i to jest ten drugi rodzaj typizacji. Mamy jednak też i takie typizacje, gdzie ostatecznie są olbrzymie spory, może trochę przesadziłam z tym olbrzymie, ale rzeczywiście są spory w doktrynie co do tego, czy w tym zakresie osoba może dysponować tym dobrem, a zatem czy może albo sama to dobro atakować, w nie godzić, albo wyrażać skutecznie zgodę na to, aby osoba trzecia to dobro atakowała. I dla mnie takimi dwoma bardzo fajnymi przykładami jest z jednej strony, jakby to nazwać, formalnie to się mieści w ciężkim uszczerbku na zdrowiu, czyli właśnie płodność, bo artykuł 156 płodność wymienia wśród tych, nazwijmy to, skutków, które miałyby znamionować ciężki uszczerbek na zdrowiu, a drugim takim elementem to jest właśnie również zdrowie, ale w tym obszarze średniego uszczerbku na zdrowiu, czyli artykuł 157 paragraf 1. Nie zastanawiałam się nad średnim uszczerbkiem, analizowałam w jakiejś tam innej publikacji właśnie
właśnie płodność jako ten element. I tu de lege lata, w moim przekonaniu, trzeba powiedzieć, że jako państwo nie popisaliśmy się w ogóle, bo jeśli mamy przekrój literatury i część karnistów uważa, że zgoda w ogóle nie ma znaczenia, inni uważają, że zgoda ma znaczenie, jednym słowem lekarze, którzy jeśli, bo teraz nawet nie wiem jakiego sformułowania używać, którzy lub jeśli dokonują właśnie ubezpłodnienia, nie wiedzą nawet, czy popełniają czyn zabroniony, czy nie, co jest w moim przekonaniu niepokojące. I tak wygląda de lege lata. Nie wolno mi w takim razie dysponować życiem, nie wolno mi dysponować zdrowiem w zakresie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie wolno mi dysponować moimi częściami ciała, jeśli miałbym to być w celu komercyjnym i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju typizacje. Tak mniej więcej chyba można by próbować ustalić tą dysponowalność. Jeśli mogłabym cię zaczepić... Mogę od razu dopytać właśnie o jedną rzecz. Zawsze mi się wydawało takie trochę może i kontrowersyjne, że ten podział na dobra prawne, którymi możemy dysponować, mówię o życiu i zdrowiu człowieka, że on przebiega po linii średni ciężki uszczerbek na zdrowiu. Że to jakby jest jakoś uzależnione od tego, że ustawodawca w kodeksie karnym wyróżnia lekkie uszczerbki na zdrowiu, czyli takie do 7 dni, średnie uszczerbki na zdrowiu trwające powyżej 7 dni, ale jednak nie osiągające poziomu tego ciężkiego pokrzywdzenia z artykułu 156 kodeksu karnego. Ale właśnie tutaj problem polega chyba na tym, że te ciężkie uszczerbki na zdrowiu są bardzo różnorodne. No bo z jednej strony mówimy o jakichś rzeczywiście dysfunkcjach pozbawiających człowieka podstawowej funkcji życiowej, typu słyszenie, widzenie, jakieś kalectwa uniemożliwiające poruszanie się. Czyli w takim bardzo obiektywnym, wręcz organicznym sensie ten organizm doznaje takiego pokrzywdzenia, że powiemy sobie, no trudno uznawać, żebyśmy w demokratycznym państwie prawnym akceptowali, żeby człowiek mógł tak po prostu się zgadzać na to, żeby ktoś pozbawił mnie na przykład dwóch kończyn i dwóch nóg. Ale właśnie o tym wspomniałaś, na przykład ten artykuł 156, czyli ciężki uszczerbek na zdrowiu, to jest też pozbawienie zdolności płodzenia. I teraz chyba problem polega na tym, właśnie zwróciłaś na to uwagę, że to jest pytanie, jak podchodzimy do tej wartości, jaką jest zdolność płodzenia. Na przykład wyobrażam sobie, że dla osoby nieheteronormatywnej w ogóle aspekt jakby seksualności związanej z płodzeniem dzieci może być na zupełnie dalszym planie niż na przykład osoby, która myśli rzeczywiście o, powiedzmy sobie, tak sobie układa życie, że ta wartość związana z posiadaniem potomstwa jest jakąś naczelną wartością. Ale to nam pokazuje, że w sumie to, jak my rozumiemy ciężkość tego pokrzywdzenia, zależy od tego, jak wcześniej sobie zdefiniujemy na zupełnie takim podstawowym poziomie podejście jakby do tego zdrowia w tej sferze właśnie seksualnego funkcjonowania człowieka jakby w społeczeństwie. Że tutaj to zdrowie, czy rozstrzygnięcie, że tutaj chodzi o ciężki uszczerbek na zdrowiu, jest wypadkową innych rozstrzygnięć, jakichś kulturowych, jakichś nawet byśmy powiedzieli światopoglądowych. Ale to już pokazuje, że chyba takie wytyczenie sztywnego podziału, że na ciężkie uszczerbki to my się zgadzać nie możemy, to chyba nie do końca miałoby uzasadnienie w perspektywie właśnie różnorodnych odmian tego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jakie de lege lata są w artykule 156. No na przykład wyobrażam sobie, że dla pewnych niektórych osób na przykład wytatuowanie całego ciała albo na przykład wyrwanie wszystkich zębów, zastąpienie ich sztucznymi implantami srebrnymi na przykład albo złotymi, że to już będzie istotne zeszpecenie w rozumieniu artykułu 156. Pytanie, czy człowiek nie może się zgodzić na to, żeby sobie wyrwać wszystkie zęby naturalne i wstawić sobie jakby złote implanty? Nie widzisz tutaj właśnie jakiegoś problemu w tym kontekście? Ale oczywiście, wiesz, nie zajmowałam się zdrowiem jako takim, bo zajmowałam się tylko sterylizacją, ale właśnie przy dobrowolnej sterylizacji zauważyłam, że takie globalne podchodzenie do pojęcia zdrowia i niedostrzeganie innych aspektów, bo przy omawianiu dobrowolnej sterylizacji tak naprawdę doszłam do przekonania zresztą za przywoływaną autorką, ale przepraszam, teraz nie pamiętam nazwiska, doszłam do przekonania, że
to zdrowie w tym aspekcie ubezpłodnienia czy bezpłodności de facto należy skontrastować wręcz z prawem reprodukcyjnym. I teraz zupełnie inaczej patrzymy na płodność i bezpłodność czy ubezpłodnienie właśnie z perspektywy praw reprodukcyjnych. Czyli na przykład środki antykoncepcyjne no nie są niczym innym jak ubezpłodnieniem, tylko na krótszy moment. Czyli zdarza się, że rzeczywiście człowiek chce i patrząc na liczbę rodzących się dzieci w Polsce, ale nie tylko w Polsce, przez znakomitą większość czasu generalnie dorosły człowiek raczej preferuje stan ubezpłodnienia niż stan płodności, bo rzeczywiście chciałby zaplanować racjonalną dla siebie, przepraszam, że tak powiem, ale liczbę dzieci w rodzinie, ewentualnie całkowicie zrezygnować z rodzicielstwa. I teraz tak jak ty powiedziałeś, to rzeczywiście to jest świetne temat na kolejny artykuł, aby tak jak spojrzeć na płodność jako element zdrowia, który był taki nietykalny, święty i nie wolno go było naruszyć nawet pod względem, nawet za zgodą, tak de facto pozostałe aspekty trzeba by bardzo detalicznie przebadać, bo to, czym ja ciągle gdzieś tam albo zdążymy do tego dotrzeć, albo nie, to zawsze w moim przekonaniu kryminalizacja, chociaż jest oczywiście ograniczaniem praw i wolności człowieka, ona jednak poza tym, że prawo karne ma być subsydiarne i tak dalej, to jednak musi z szacunkiem podchodzić do praw i wolności osób pokrzywdzonych. My z reguły, jeśli mówimy o subsydiarności prawa karnego, to patrzymy z perspektywy sprawcy lub potencjalnego sprawcy. Oto nie wolno ci robić tego, a tak de facto jak to zrobisz, to jeszcze bardziej cię pozbawimy wolności czy czegoś. A mnie chodziło o to w tym artykule, aby szanować prawo do samostanowienia właśnie osoby, nazwijmy to pokrzywdzone, a zatem te podmioty, w imię których prawo jest stanowione, jeśli uznamy, że w ich imieniu też stanowimy prawa, a nie tylko w imieniu porządku prawnego, bo to jest wszystko, jak ustawimy prawo karne. Zatem wracając do twojego pytania, tak, byłoby rewelacyjnie, tak krok po kroku, prześledzić najpierw wszystkie okoliczności z punktu pierwszego artykułu 156, później z punktu drugiego i zobaczyć, czy rzeczywiście my jak kalki nie kopiujemy z wcześniejszych kodeksów te wyliczenia, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, że z być może ważnych powodów, a być może i błahych, bo być może człowiek ma prawo do decydowania o swoim zdrowiu nawet z błahych powodów, nie ograniczamy mu zdolności dysponowania w jakimś wąskim zakresie. Rzeczywiście trudno by mi się było pogodzić, że ktoś dorosły pozbawia się wzroku, ale nawet takich sytuacji nie przychodzi mi teraz na myśl jakieś konkretne, ale wyobrażam sobie, że mogłoby być na przykład jakaś taka sytuacja, gdzie ja na przykład jako matka byłabym skłonna, nie wiem, oddać oczy, żeby uratować życie własnego dziecka, więc znowu chciałabym mieć prawo do podejmowania tego rodzaju decyzji. Też mi się wydaje, że na to wszystko trzeba by, czy może trzeba by rozważyć nałożenie jeszcze umyślności i nieumyślności tego działania sprawcy. Bo wyobrażam sobie, że umyślne pozbawianie życia człowieka, weźmy tą ekstremalną sytuację, zgoda na umyślne pozbawienie siebie życia wykluczona, mówimy o perspektywie de lege lata, mamy przepis w kodeksie karnym, który mówi o tym, że nawet na żądanie tego pokrzywdzonego nie możemy pozbawić go życia, nawet jak mu współczujemy, nie możemy pozbawić go życia, jest to zabójstwo eutanatyczne, a co innego zgoda na jakieś ryzyko, z którym potencjalnie może wiązać się nastąpienie skutku śmiertelnego, ale jednak żadna ze stron tej relacji, ten wyrażający zgodę i ten, który będzie działał, oni nie zamierzają siebie jakby wzajemnie pozbawiać życia, czy osoba chcąca jakby narazić się na niebezpieczeństwo nie zgadza się na pozbawienie jej życia, ale na działanie w pewnych warunkach ryzyka. To byśmy z tymi kategoriami kodeksowymi umyślności i nieumyślności powiązali. Ale może zanim przejdziemy do tego wątku, mamy dwa pytania, Mateuszu, prawda? To dajmy pierwsze od razu, jakieś wyzwanie dla pani profesor dzisiaj. Ja to będę widzieć albo słyszeć? Ja i tak będę czytał. Pan Michał zadaje pytanie. W praktyce procesowej powstaje doniosły problem, czy można mówić o pokrzywdzeniu rozporządzającego mieniem w rozumieniu artykułu 286, czyli to jest przepis o oszustwie,
instytucji pożyczkowej, która udziela pożyczki bez jakiejkolwiek weryfikacji płatniczej dłużnika, na przykład osobie bezrobotnej. Czy nie można uznać, że to wyrażenie zgody przez dysponenta dobra na zachowanie wysoce ryzykowne, co wyłącza ochronę na podstawie artykułu 286 Kodeksu Karnego? Czyli można by powiedzieć w ten sposób. Ktoś dysponuje swoim dobrem prawnym, w tym przypadku rozporządza mieniem, na rzecz osoby, która przedstawia jakieś informacje, które mają umożliwić uzyskanie jej to mienie, ale właśnie ta osoba, która będzie tymi pieniędzmi rozporządzała, tak w zasadzie, trochę byśmy powiedzieli, pozwala siebie wprowadzać w błąd. To właśnie zawsze jest dla mnie to pytanie, jakie są granice tego znamienia przy oszustwie, prawda? Że tu chodzi o rozporządzenie mieniem na skutek wprowadzenia w błąd. Jeżeli ja robię coś, co nie pozwala mi tak naprawdę weryfikować tego, czy to rozporządzenie będzie korzystne, czy nie. Z własnej woli, prawda, nie dochowuję pewnych procedur albo w ogóle nie przewiduję jakichś procedur, które w zasadzie mają mnie zabezpieczać przed niekorzystnością rozporządzenia mieniem, to czy nie można powiedzieć, no dobra, rozporządzenie mieniem może było niekorzystne, ale ty nie zadbałaś o to, żeby właśnie spróbować zweryfikować, czy to rozporządzenie mieniem będzie korzystne, czy nie. A więc tak naprawdę pozwoliłeś siebie wprowadzić w błąd. Właśnie chciałeś, czy godziłeś się na to, że możesz być wprowadzony w błąd? No i trudno, jakby chcącemu nie dzieje się krzywda. Zgodziłabyś się z takim zapatrywaniem? Wiesz co, pewno tak. Ja bym to troszeczkę podrążyła, ale tylko troszeczkę, bo generalnie kierunek jest, chciałbym się powiedzieć, słuszny, tylko to tak zabrzmiało strasznie, dogmatycznie chciałam powiedzieć, nie, jakoś tak politycznie, bo wydaje mi się, że tak, że z jakiejś przyczyny w artykule 286 jest powiedziane o wprowadzeniu w błąd. Czyli rzeczywiście tu chodzi o taką sytuację, że ten, który udziela tych pieniędzy i tak dalej, on ma niedostatek tych informacji w jakikolwiek sposób. Albo to wynika z jego osobowości, albo z jakichś innych, generalnie on ma niedostatek informacji. I ten przepis ma chronić właśnie osoby, które nie mając kompletu informacji, podejmują w związku z powyższym złą decyzję. I to jest tak de facto, wracamy do samego początku. To chcenie jest chceniem, gdybyśmy tak potocznie mówili, wtedy i tylko wtedy, kiedy rzeczywiście osoba może chcieć, a jednym z takich warunków jest posiadanie, no nazwijmy to, kompletu informacji. I artykuł 286, który mówi właśnie o wprowadzeniu w błąd, jak gdyby odwołuje się właśnie do tego pojęcia posiadania lub nieposiadania braku informacji. Zatem gdyby patrzeć z tej perspektywy na artykuł 286, można by powiedzieć, że to jest zawiniony lub niezawiniony brak informacji. Czyli jeśli ktoś mnie wprowadza w błąd albo wyzyskuje mój błąd w sposób taki, znowu chciałabym się powiedzieć, niezgodny z regułami, wyzyskuje ten mój błąd, wtedy to jest błąd zawiniony przez samego sprawcę, nie przez pokrzywdzonego, zatem jak najbardziej zrealizowane są ustawowe znamiona 286. Jeżeli jednak ten błąd jest zawiniony przez samego pokrzywdzonego, to tak, to można tu by mieć ogromne wątpliwości. Jeśli ktoś pożycza na ulicy, nie wiem, 1 000 000 złotych, licząc na to, że te pieniądze ktoś po prostu za chwilę zwróci, on po prostu na ktoś chwilę... Ktoś go zapewnia, że jutro ci oddam. Dokładnie. Mówiąc krótko, przynajmniej widziałabym tu niższy stopień społecznej szkodliwości, bo jednak, no tak czy inaczej, było to zapewnienie, że jutro oddam, więc tu już by było to wprowadzenie w błąd. Gdyby, można by jeszcze bardziej zradykalizować i wtedy ten stopień społecznej szkodliwości byśmy tak potencjalnie, że tak powiem, redukowali, że być może wyszłoby, że pewne określone zachowania właśnie w określonych sytuacjach przy naruszeniu określonych reguł postępowania z dobrem, rzeczywiście okaże się, że praktycznie w ogóle tutaj nie ma i tak, i wtedy można by próbować bronić bezkarności dla takiego sprawcy. Ja bym to też może powiązał z kategorią, którą znamy
z takich klasycznych przypadków, gdy mamy problem z obiektywnym przypisaniem skutku, to znaczy mamy typ skutkowy i chcemy sprawcy przypisać skutek, czyli odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle ktoś jest sprawcą tego skutku w sensie prawnokarnie doniosłym. Notabene rozmawialiśmy kiedyś w programie Łączy Nas Karne właśnie o przypadkowych przestępstwach, to znaczy kiedy ja tak naprawdę jestem sprawcą skutku, moje zachowanie może prowadzić do skutku, ale właśnie powiemy w sensie tym karnistycznym, tak naprawdę sprawcą tego skutku jest jakiś przypadek, za który ty nie ponosisz odpowiedzialności. Właśnie ta obiektywna rozpoznawalność, że w zasadzie to rozporządzenie mieniem będzie niekorzystne. My możemy być bardzo łatwowierni, ale powiemy sobie jakiś modelowy, dobry obywatel wyposażony w jakieś specyficzne cechy tego sprawcy powinien rozpoznawać sytuację jako zupełnie niewiarygodną. I w tym sensie to wprowadzanie w błąd nie doprowadza do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Bo to ta sytuacja, po prostu wszystko ci mówiło, nie dawaj tych pieniędzy, bo ktoś ci po prostu ich nie odda. Więc tak naprawdę nie ma tego związku przyczynowo-skutkowego między zapewnieniem, tak, tak, jutro dostaniesz ten milion z powrotem, a tym, że ktoś tej pożyczki udzielił. Tu bym się z tobą zgodził właśnie, że to chyba zależy od sytuacji. Czasami brak znamion, czasami znikomy stopień społecznej szkodliwości, czasami może zmniejszona społeczna szkodliwość tego oszustwa. Tu jeszcze bardzo ciekawe. Mateusz, przepraszam, bo tak Mateusz do mnie kiwa głową, że są jeszcze pytania, więc jak chcesz, może jeszcze w tym temacie dodać, czy idziemy dalej? Jedna ciekawa rzecz, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale drążymy 286 tylko przez moment, jeżeli oszukujemy dziecko, ale ja teraz powiedziałam, oszukujemy dziecko w znaczeniu takim potocznym, oszukiwanie dziecka stanowi naruszenie artykułu 286, czy jak spotkałam się z taką tezą jednego z praktyków karnistów, jest to kradzież, że dziecko jest z natury rzeczy niezdolne do rozpoznania właśnie reguł rządzących światem, zatem jeśli my dziecku sprzedajemy złoty pierścionek za milion jego oszczędności, a to nie jest złoto, tylko właśnie ten klasyczny tombak, to są tacy, którzy uważają, to w ogóle nawet nie jest oszustwo, tylko o mało co kradzież, ponieważ tutaj nie trzeba nawet wprowadzać błąd, ale to tak na marginesie. Słuchamy to jeszcze jeden komentarz w tym wątku. Pan Mikołaj pisze, skoro zakładamy, że ktoś mówiąc jutro oddam, wprowadzał w błąd, mamy tutaj do czynienia z klasycznym domniemaniem winy. Deklarujący mógł według swojej najlepszej wiedzy mieć przekonanie, że odda. To jest trochę inny problem, że oczywiście musimy ustalić na moment tego czynu, że to oświadczenie było nieprawdziwe, że był od początku cel jakby osiągnięcia tej korzyści majątkowej, więc zamiar bezpośredni przyświecający w momencie jakby zapewniania tego pokrzywdzonego o tym, że no, zwrócimy mu jego pieniądze. To jest troszeczkę inny problem, ale jakby jedno się trochę z drugim wiąże. Czy nie powinniśmy jednak tego zweryfikować w oparciu o inne okoliczności, inne informacje, a nie tylko wierzyć takiemu zapewnieniu, w sytuacji, w której ta decyzja no, może być bardzo istotna z punktu widzenia na przykład wartości tego mienia, które komuś pożyczamy. Ale trochę jest tak, że wrócilibyśmy do punktu wyjścia, gdybyśmy to mieli roztrząsać. Pewnego rodzaju osoby muszą być szczególnie chronione, szczególnie jeżeli sprawca wykorzystuje jakąś niewiedzę, czy właśnie jakiś szczególny stan, jakąś niepoczytalność na przykład naszego sprawcy i mówi sobie, no ale to... No, to ktoś był łatwowierny, że mi uwierzył. Ja tak na żarty tylko, prawda, prosiłem go. No nie, wtedy chronimy jednak dobro prawne w szerokim możliwym zakresie. Powiemy sobie, chcącemu dzieje się tutaj krzywda, bo on po prostu nie mógł chcieć w rozumieniu prawnokarnie doniosłym. Mateuszu, dawaj pytanie następne. A jak się ma sprawa z praktykami religijnymi typu biczowanie, ekstremalne poszczenie, noszczenie w łosienicy i tym podobne. Są to czynności mogące doprowadzić do ciężkiego uszczerbku, a jednak dopuszcza się je. To dajmy jeszcze trudniejszy. Nie dzieje się krzywda? Dajmy trudniejszy przykład. Przetaczanie krwi przez świadków Jehowy. To jest przykład, który w ogóle występuje przecież w Polsce i on ma jak gdyby swoje dwie płaszczyzny. Przetaczanie krwi u osoby dorosłej, przetaczanie krwi u dzieci. My znowu dzieci odkładamy na bok, że tak powiem, problematykę dzieci odkładamy na bok, bo już żeśmy ustalili, że nie mogą dzieci skutecznie wyrażać zgodę, ale te praktyki, które tutaj w tym pytaniu były wspomniane, są niczym
że tak powiem, właśnie w porównaniu z tym zakazem przetaczania krwi. Świadkowie Jehowy wyczytują z Pisma Świętego, jeśli są między nami świadkowie Jehowy i chcieliby sprostować, to oczywiście to byłoby bardzo mile widziane, ale jeśli dobrze odczytałam, bo też się kiedyś tym zajmowałam, świadkowie Jehowy wierzą, że dusza człowieka jest powiązana z krwią. To znaczy przyjęcie cudzej krwi oznacza tak naprawdę utratę życia wiecznego. I nie tylko przyjęcie poprzez zjedzenie czy wypicie krwi, ale nawet transfuzję i nawet takie leki krwiopochodne również nie można przyjmować. I teraz to pytanie staje się bardzo ważne. Czy wolno, czy nie wolno uszanować nam wolę takiej osoby? Jeśli to jest osoba dorosła, to i delege lata, rzeczywiście jest zgoda na to, żeby osoby takie odmówiły przetaczania krwi. I dotykamy tu świetnego, naprawdę świetnego problemu, braku spójności, nazwijmy to aksjologicznej polskiego kodeksu karnego. Cały czas mówimy delege lata. Z jednej strony zgoda na ciężki uszczerbek na zdrowie. Na razie przyjmujemy, póki nikt tego nie przebadał, tak jak ty, Mikołaju, proponujesz każdą okoliczność, przyjmujemy, że dysponowanie zdrowiem w zakresie tego ciężkiego uszczerbku jest niedopuszczalne z perspektywy prawa karnego. Mniej więcej wszyscy się z tym zgadzają, tylko ta sterylizacja troszeczkę może zaburza. I równocześnie wiemy, że ciężki uszczerbek na zdrowiu można, że tak powiem, spowodować, przepraszam za ten skrót myślowy, ale można spowodować przez działanie i zaniechanie, czyli niewykonanie. Chodzi o lekarza, który na przykład nie będzie ratował tej osoby, dokładnie, która nie wyraziła zgody. Oczywiście. A równocześnie mam artykuł 192, który w pełni uwzględnia wolę pacjenta, gdzie nawet brak interwencji medycznej może doprowadzić do śmierci człowieka. Zatem jeśli mówimy, że nie wolno nam dysponować życiem, nie wolno nam dysponować zdrowiem w zakresie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a równocześnie mamy artykuł 192, no to jak nic jest tu sprzeczność. Najdziwniejsze jest odczytywanie tej sprzeczności przez karnistów, polskich karnistów. Jedni bowiem widzą tutaj nieuzasadnioną sprzeczność aksjologiczną, inni widzą wręcz, aż mi trudno to pojąć, uzasadnioną, racjonalną, intencjonalnie przez ustawodawcę wprowadzoną sprzeczność aksjologiczną. Tak czy inaczej, odmowa wykonania zabiegu medycznego jest w pełni, nazwijmy to, relewantna, istotna z perspektywy prawa karnego, o ile oczywiście pacjent spełnia warunki, czyli ma skończoną określoną liczbę lat, jest świadom tego, co robi, generalnie można odmówić. Wracając do głównego pytania, wyglądałoby na to, że odpowiedź będzie zróżnicowana. Jeśli praktyki religijne miałyby polegać na odmówieniu uczestniczenia w zabiegu medycznym, czyli właśnie przetaczanie krwi, to taka zgoda jest prawnie relewantna. Jeśli zgoda miałaby polegać na takim aktywnym uczestniczeniu w jakichś praktykach, które są niebezpieczne dla życia, wtedy wychodzi na to, że zgoda nie jest prawnie nierelewantna. Mamy jakiś totalny miszmasz w naszym kodeksie karnym. Te konteksty społeczne też mogłyby tutaj grać rolę. To znaczy, czy to jest specyficzna sytuacja, która też od strony tego sprawcy, czy potencjalnego sprawcy, wtłacza go w jakieś inne reguły postępowania. Mhm. Mówię tutaj o na przykład opiece medycznej w szpitalu, że jednak ten lekarz czy ratownik medyczny znajduje się w trochę innej sytuacji niż taki obywatel, powiedzmy jak ja czy ty. To znaczy jego też inne reguły wiążą, że na przykład ma uzyskać zgodę na zabieg, żeby tutaj jednak szanować tą wolność człowieka. Więc pewnie może od tej strony właśnie specyficznej sytuacji społecznej związanej ze specyficznymi regułami, które mogą wiązać danego sprawcę, można by próbować budować jakieś zróżnicowania właśnie co do jakby chcenia albo niechcenia, które będzie pokrzywdzało albo które nie będzie pokrzywdzało w sensie istotnym prawnie. Też na to wszystko się nakłada kwestia konstytucyjnie chronionych wartości innych niż życie i zdrowie. Czyli powiedzielibyśmy sobie takie zgody na przykład na praktyki religijne, przynajmniej ja bym tak to widział, tak odpowiadając na szybko na pytanie zadane, to też jest kwestia, wiadomo, akceptowania danych praktyk jako czegoś, co chroni pewne wartości konstytucyjne. Czyli pewnie, jeżeli mamy do czynienia z jakąś
z jakimś wyznaniem chronionym na mocy ustawodawstwa zwykłego czy nawet konstytucyjnego, powiedzielibyśmy sobie, ten zakres relewantnej zgody będzie szerszy, czyli sprawca wtedy nie odpowiada karnie. Natomiast jeżeli byłyby to jakieś takie praktyki związane z szeroko rozumianym światopoglądem czy praktykowaniem jakichś wierzeń, które nie do końca są umocowane, czy to kulturowo, czy nawet i sformalizowane, no tu miałbym wątpliwości, czy możemy przejść na ten poziom, okej, usprawiedliwione jest i ciężkie naruszenie narządów ciała, i nawet spowodowanie śmierci. Tu bym widział pewnego rodzaju problem, którego chyba tak właśnie in abstracto się nie da rozwiązać. Bo w moim przekonaniu, gdy próbuje się zdiagnozować przyczynę, dlaczego się tak ciągle miotamy w tych rozstrzygnięciach, czy zgoda powinna być istotna, czy też nie, relewantna, czy też nie, to jest chyba konieczność uświadomienia sobie pewnej bardzo ważnej kwestii. Generalnie przez całe nasze dojrzałe życie jesteśmy jak gdyby bombardowani taką tezą, że życie jest dobrem najważniejszym, że życie jest dobrem pierwotnym, z którego wynikają wszystkie inne wartości. Zatem w przypadku kolizji dobra w postaci życia, de facto wszystkie inne dobra muszą ustąpić. Zatem niezależnie od tego, czy to są moje dobra, czy to jest moje dobro i dobro kogoś innego, w momencie, jeśli jest kolizja dóbr, a jednym z nich jest życie, no to oczywiście, że życie musi wygrać. A później okazuje się, i to jest to nasze takie ogromne zdziwienie, okazuje się, że tak de facto jest bardzo wiele wartości, które czy to w znaczeniu społecznym, czy w znaczeniu indywidualnym, wcale nie stoją niżej od życia, a w niektórych sytuacjach stoją wyżej niż życie. Bardzo wiele ludzi jest gotowych właśnie poświęcić życie. Świadkowie Jehowy są gotowi poświęcić życie, ponieważ oni patrzą na życie jako etap. To jest życie doczesne. Dla nich najważniejszą wartością jest życie wieczne. To jeszcze, nomen omen, to stata ta sama figura stylistyczna o mało co funkcjonuje. W związku z powyższym oni nie mają, nazwijmy to, takiego dylematu. Dla nich życie wieczne jest ważniejsze. Dla kogoś innego będzie kultowanie jakichś tradycji. Teraz przecież w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie i tak naprawdę w co zaangażowana jest prawie cała Europa, widzimy, że są ludzie gotowi poświęcić życie dla ratowania swojej ojczyzny, swoich wartości, demokracji i tak dalej. I de facto możemy pokazać bardzo wiele rozmaitych tego rodzaju przykładów. I to oznacza, że my jak gdyby musimy umieć spojrzeć, czy w takim razie jesteśmy w stanie nieco zmodernizować, czy uaktualnić tą tezę, że życie jest zawsze najważniejsze, jest święte, jest punktem wyjścia przy rozstrzyganiu jakiejkolwiek kolizji, czy też jednak są inne dobra i być może, i to jest mój główny zawsze postulat w tych ostatnich pracach, które publikuję, mój główny postulat, być może ustawodawca powinien jednak trochę odejść od tego patrzenia na życie jako świętość, której nie wolno mi nawet naruszyć, i co za tym idzie zdrowie, ponieważ ja sama mogę uznać, że jakość życia, tak by było przy eutanazji, że moja wiara, tak będzie przy Świadkach Jehowy, że moje prawo do samostanowienia, tak będzie właśnie przy artykule 192, jest ważniejsze niż życie jako takie. Tu mam coś przeczytać. Też kodeks karny nas trochę też zobowiązuje w sumie w pewnych sytuacjach do ważenia tych dóbr prawnych, chociażby przy stanie wyższej konieczności. I to jest trochę tak, że możemy nawet z tego przepisu odpowiednio próbować dla sytuacji, o których rozstrzygamy, taką tezę wyprowadzać, że w sumie ważenie wartości zawsze jest konieczne, w prawie karnym również. I teraz pytanie jest takie, której z tych wartości dać prymat. Nasz czas niestety nieubłaganie dobiega końca. Było pytanie o dawstwo narządów po śmierci człowieka, ale to byśmy musieli chyba na ten temat zrobić osobny program. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Czy można mówić o zgodzie pokrzywdzonego, jeżeli nie jest ona świadoma lub swobodna? Czy są jakieś warunki? No i tutaj, że tak powiem, na zasadzie wielkiego nawiasu czy wielkiej klamry wracamy chyba do tego, od czego zaczęliśmy. To znaczy, kiedy to chcącemu nie dzieje się krzywda, rzeczywiście będzie uwzględniane przez prawo karne. Co to znaczy chcieć? Właśnie jako świadome chcenie tego, na co się zgadzam.
I też, czy chcę w takim sensie swobodnego dysponowania swoimi dobrami prawnymi. Taką kropkę nad i postaw, Olgo, na koniec naszego spotkania. Jasne. Tak naprawdę akurat to budzi najmniej wątpliwości. Osoba po pierwsze musi mieć świadomość tego, o czym decyduje. Nie chcę posługiwać się pojęciami karnistycznymi, gdzieś tam zaczerpniętymi z artykułu 31 kodeksu karnego, czy też cywilistycznymi, ale tak, to musi być osoba świadoma, to znaczy zdrowa, pojmująca otaczający go świat i równocześnie, i to jest bardzo ważne, dobrze poinformowana o skutkach ewentualnego działania po wyrażeniu przez niego zgody. To są te takie dwa najważniejsze elementy. Czasami dodajemy ten taki element formalny, czyli na przykład ukończony wiek, ponieważ zakładamy, istnieje pewne domniemanie, że człowiek poniżej określonego wieku jednak takiej pełnej świadomości nie posiada i wtedy możemy mówić o zgodzie. I wtedy możemy mówić, że ta zgoda jest ważna, że jest relewantna, a przede wszystkim dokładnie to, co było napisane w tym pytaniu, że ona jest swobodna, a zatem wiemy, że jest zgodą autentyczną. Nie możemy przyznać waloru relewantności zgodzie, która jest zgodą pozorną, wymuszoną w jakichś warunkach przymusu, czyli kolejnym takim elementem będzie oczywiście brak przymusu i to znowu w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Tyle chyba, jeśli chodzi o te warunki zgody. Czyli jeżeli ktoś nam powie volenti non fit iniuria, to już teraz wiemy, że z karnistycznego punktu widzenia trzeba właśnie sobie zniuansować, co to znaczy chcieć, co to znaczy krzywda, co to znaczy, że ktoś rzeczywiście może w ogóle dysponować danym dobrem prawnym. Bardzo Ci, Olgo, dziękuję za wizytę w programie Łączy Nas Karne. Naszym gościem była doktor habilitowana Olga Sitarz z Uniwersytetu Śląskiego. Mam nadzieję, że fajnie spędzona godzina. Bardzo fajnie, więc że tak powiem, wpraszam się na jakieś kolejne spotkanie. Handel narządami, bardzo ciekawa rzecz, tyle dylematów do porozstrząsania, więc czekam na zaproszenie. Na pewno jakiś temat wybierzemy. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za wizytę w naszym programie. Dzięki bardzo, dzięki Olgo. I ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za oglądanie, śledzenie kolejnego odcinka programu Łączy Nas Karne. Przypominam, że jesteśmy również dostępni w formie podcastu Łączy Nas Karne na platformach streamingowych. Możecie słuchać naszego programu również po danym programie. Zapraszamy oczywiście na żywo w poniedziałki o godzinie 20. Ja Wam bardzo serdecznie polecam księgę pamiątkową profesora Jarosława Warylewskiego. Dużo bardzo ciekawych opracowań. Mówiliśmy o niej w czasie dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za udział w kolejnym programie Łączy Nas Karne i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Poniedziałki, godzina 19. Wspólnie patrzymy na prawo karne. Do zobaczenia.